The Dark Pictures Anthology, House of Ashes. Nie of the Ashes, tylko House of Ashes. Bez D. House of Ashes. To jest taki horrorek. Kojarzysz grę Until Dawn? To jest od tych twórców. I know, we only got one side of the story. But come on. His own father? I mean, tak, w koopie gramy. W zeszłym tygodniu rzucili Friend Passa, więc zaczęliśmy z tego od nowa grać, bo już w sumie zaczęliśmy 3 tygodnie temu, ale tylko półtorej godzinki mieliśmy przegrane, więc gramy stricte koopowe rzecz i tak widzi co innego i ja widzę co innego, więc bo wcześniej graliśmy, w poprzedniej części graliśmy na Remote Together. No i tak widziała to, co ja widziałem, poruszała się na moim ekranie, także wszyscy widzieliście, co były wikane. Teraz natomiast no, nie widać, kto co pikuje za bardzo, nie? Patrzeć. Więc to akurat bardzo fajna opcja, moim zdaniem. I naprawdę zacnie się gra. Więc sama taka mówiła, że imersja jest teraz zupełnie inna i jest o wiele, wiele zacniejsza. This clan really didn't want anyone coming in. How are we supposed to get through? There must be a way to lift the gate. Maybe with the big water wheel. My thought as well. Oh! Do widzenia panu życzę. O, co tu jeszcze jest? I to jest maks na dwie osoby. Tak, jeśli chodzi o Friendly Passa, to są maksymalnie dwie osoby. Natomiast można grać przy kanapie, przy jednym ekranie w 5 osób? No bo tam są dwa tryby, nie? Możesz, a czyli są w sumie trzy. Możesz grać solo, możesz grać w koopie, tak jak ja gram z tego, oraz przy kanapie, nie? Więc tak, bo tam masz parę postaci, jakby nie patrzeć, więc... Jakbyś grał przy kanapie z tyloma ludźmi, no to moim zdaniem imersja jeszcze zajebiście większa. No, ale... Tak to właśnie jest. No, tylko wtedy każdy by musiał mieć swoją kopię, nie? Przy chyba... Chociaż nie wiem, czy to jedna kopia i... Jak przy kanapie nie wystarczy. Chyba jedna kopia jednak wystarczy. Bzdury opowiadam, że każdy musi mieć. Zastanawiacie się, czy z kumplem nie zagrać? Powiem ci tak, pierwsze dwie części, no niestety Friend Passa już nie ma, bo wygasł, bo te Friend Passy są czasowe, trochę lipa. Natomiast przy Remote Together można też pograć i też można się świetnie bawić, żeby nie było, też można się świetnie bawić. Natomiast House of Ashes, no mówię, tydzień temu wrzucili Friend Passa. Więc jest okazja, żeby pograć. I najlepiej ogrywać w sumie od samego początku, ponieważ jest to trochę powiązane ze sobą. Tak każda część jest trochę powiązana ze sobą. Więc warto cisnąć od pierwszej części, nie? Pierwsza część jest Man of Medan, później jest Little Hope, trzecia jest House of Ashes i czwarta jest w drodze. Tak swoją drogą. I czwarta nosi tytuł Devil in Me. Więc...
Not bad, not bad. I say. Devil in me. Zjeżdżaj mi. Chyba w końcu furkę odbieram w przyszłym nagraniu. O, kurde, to coś długo tą furę odbierałeś. Tak długo ci ją naprawiali, czy co? What the hell? Well, ale jak tam się dostać? What the fuck? A, buty trzeba runy. Cwane. Dobra, i teraz gdzie są te runy? Kra, kra, kra. Budowali? Jak budowali? To jakieś, na jakieś zamówienie, kurde, brałeś furkę? The fuck? O. Skarbik! A, to zamówiłeś furkę i tę nową taką, żeby ci zbudowali. Jesus Christ. To nieźle. No, to nieźle, panie. Not bad, not bad. Dobra, ale ja tu nic więcej nie widziałem, więc... Szczerze, zobaczymy. When are you angry? What? With me. When? Oh. I guess... Sometimes when you don't think I can do something. But I can. It is not always easy to know one. It's okay. I get it. I'm little. Where's that whetstone, I wonder? Ale gnido tutaj. Nie. Żadne don. Not yet. Trzeba luty pozbierać. Kratosie. Ale powiem ci, kurde, Wiking, że zacieram rączki, kurde, na Ragnaroka. Po tym, jak ponownie ograłem God of War. Kurde, nie? Smaka tego porobili, nie? Skubańcy. Skubańcy, nie? O kurde. Jeszcze ta końcówka, nie? Jak pokazywali, mówię... Mówię, nie, nie. Aroma!
Także tak, tak właśnie jest, kurde. Szczują ci, kurde, ten... wersję na PC i kurde, weź tu ogrywaj dalej. O, what the fuck? Co to było? Ciekawe, no. Chłopcze, spisuj. No, mam nadzieję, że do dzienniczka idzie. Nice, dobra. Dużo mamy XP-ka, ale na razie sobie zatrzymuję to, bo potrzebuję... co tam mamy? To jest to. Bo potrzebuję sobie odłożyć na piąty poziom sztyletów. Żeby odblokować, ale to muszę jeszcze mieć jeden poziom. No właśnie, jeszcze jeden poziom, kurde. Do upgrade'u. Dobra. Potrzebuję płomień chaosu. Z pożeracza dusz chyba to ten. Gdzie ja mieszkam? Mieszkam pod Poznaniem, 15 km. W miejscowości zwanej Zalasy W. Czym pytasz? Chcesz mnie odwiedzić, mówisz? No tak mniej więcej, chyba tak kawałek za A2, ale będziesz jechał na koniec marca. Mówisz, że chcesz mi zrobić nalot na chatę, tak? Okraść mnie do cna, pobić mnie jeszcze. Wpadnę z psem na noc, zrobimy imprezę. Kurde, jak on ty chcesz pani imprezę zrobić, a to kurde ten... jestem abstynentem. Impreza dla dziadków. No, co najwyżej mogę ten wypić. A piwo marki 0%. I to tyle by było z mojej strony. Dwa piwka i odłożyć sobie drugie spać. No, jakbym mógł jeszcze alkohol pić, to by było pewnie super, ale niestety nie mogę. Panik cały czas obowiązuje niestety na alko. Palić też nie chcę, bo nie lubię. Palenie to też nie dla mnie, no chyba, że chcesz, żebym nazywał zszedł. Bo niestety serduszko też słabe. No, niestety nie jestem okazją zdrowia aktualnie, więc... Co się stało tam? Sprawy rodzinne. Family matters? Oh, damn. Pierdziele, no jakbym nie pierdzielił, to by wiesz, co by było. Dupa by była. Holy shit. A, to jest ten. This is the sun. That ghost sun? How do you know? The sigil. It matches the dagger we found in his father's back. He stood his ground, but it was not enough. Coś temu głęb urwał. Betrayal begets betrayal.
My guess, the young one murdering his dad didn't sit well with the others. He thought himself ready to lead. It cost him his life. I guess. Look there, lad. By his feet. The whetstone! Osełka. Yes. They used it to smash his face in. They did? Ew. Ew. Uh-oh. Oh, shit. Uff, co tu mamy? If Sindri wants it, it must be really useful. Well, lad, reavers have very specific priorities. If it's not shiny and you can't eat or drink it, might as well use it as a blunt object. To dużo skarbusi jeszcze jest. Nice. Tu jeszcze dużo skarbusi jest, ale niestety tak bardzo.